Tempa nie zwalniają, za to pierwszoligowi koszykarze Sokoła. Łańcucianie ograli silną ekipę Pogoni Prudnik, choć do przerwy byli gorsi o 2 punkty. Początek meczu był obiecujący dla gospodarzy, ale w drugiej kwarcie to goście byli wyraźnie skuteczniejsi. W rzutach za trzy brylował eksgracz Sokoła Adrian Mroczek-Truskowski. Jednak w drugiej połowie, a zwłaszcza w czwartej kwarcie, rywale zupełnie się pogubili. Skuteczność za trzy spowodowała, że tak naprawdę byliśmy w grze, ale trzeba się uderzyć w pierś, bo zagraliśmy fatalny mecz. Sokół postawił na twardą defensywę i rządził na tablicach. Wybici z szybkiego ataku goście nie byli w stanie odwrócić losu w meczu. Skończyło się wynikiem 82-62 i 13. zwycięstwem lidera w sezonie. Drugą kwartę przespaliśmy i to bardzo, no ale na szczęście w drugiej połowie wyszliśmy już bardziej zdeterminowani, skoncentrowani i pociągnęliśmy to do końca. W polskiej lidze koszykówki derby Podkarpacia wyraźnie dla krośnian. Nasi drugoligowcy ze zwycięstwami nad niżej notowanymi rywalami.